Przede wszystkim obrona zawiodła. W ataku też waliliśmy murem, głową w mur, gdzie powinniśmy inaczej niektóre rzeczy rozwiązywać. Zespół jest nowy, budujemy tą taktykę też. Natomiast każdy z zawodników musi wiedzieć, że nie wygrywa się taktyką, nie wygrywa się indywidualnymi popisami, wygrywa się chęcią, determinacją, zastawianiem, małymi rzeczami, które trzeba wykonać, żeby to wyglądało lepiej. Czyli tak naprawdę dużo właśnie tych indywidualnych popisów, o których pan mówi, że te próby rzutów za trzy punkty, słaba skuteczność z linii, to chyba też gdzieś ten mecz mógł troszeczkę inaczej wyglądać, chociażby gdyby rzuty wolne były inaczej wykonywane. W pewnym momencie nie trafiliśmy parę rzutów wolnych, a z drugiej strony daliśmy Zielonej Górze stanąć na linii osobistych bez nawet rzucania do kosza. I to są takie głupoty koszykarskie, które nie powinno się zdarzać na tym poziomie. Fajnie, że kibice wreszcie wrócili na boisko, na trybuny, ten doping, ta wrzawa, to zupełnie inny mecz niż chociażby ten, który graliście w maju, kiedy zdobywaliście Mistrzostwo Polski. Na pewno trzeba się przyzwyczaić do tego. Mi pasowało, jak nie było kibiców, pod względem, że mogę sterować swoją drużyną, natomiast to jest największy plus tego Superpucharu, że kibice wrócili, że te hale, mam nadzieję, będą pękać szwach i że będziemy grać po to, co jest najważniejsze, czyli dla kibiców. Trey Dreschel zadebiutował w pana drużynie, on tak naprawdę, można powiedzieć, z marszu wszedł do tego zespołu. Widać było, że on jeszcze no nie czuje tego wszystkiego, ale odważnie on się zachował dzisiaj, desygnując go do gry. Na pewno to jest zawodnik, który nam może pomóc, natomiast wyglądał lepiej niż niektórzy, którzy trenują od miesiąca. I to jest całe zło. Trey nie powinien grać w tym meczu, na pewno nie tyle minut, natomiast jest jak jest. Przegraliśmy mecz i bitwę, ale wojna wciąż trwa.